Siema. Dzięki Aniu za dzisiejszy temat do rozkminek, który brzmi, gdzie kończy się dyskomfort, a zaczyna cierpienie. Jak rozumiem, chodzi o to, że dyskomfort powinno się przetrwać albo wytrwać w dyskomforcie, a cierpienia uniknąć. Unikać. Jest takie stwierdzenie w jodze Ahimsa, czyli nie krzywdź, które ma pierwszą stronę oczywistą, czyli żeby nie krzywdzić nic na zewnątrz. Ludzi, zwierząt oraz żeby nie krzywdzić siebie. I tak jak ja to czuję, to główną częścią i ważniejszą częścią jest to, aby nie krzywdzić siebie. Bo łatwo jest krzywdzić, będąc skrzywdzonym. Ciekawa jest też kwestia krzywdy zwierząt i jedzenia, ale to będzie temat na kolejny odcinek, który pojawi się, mam nadzieję, że niebawem, o mięsie. O krzywdzie, ahimsie, krzywdzeniu, niekrzywdzeniu i jedzeniu mięsa czy innego pokarmu. Bo pokarm musi być życiem. Ale do cierpienia wracając. Trzeba rozgraniczyć też krzywdę w rozumieniu takim, że jest krzywda jako zjawisko, jest cierpiący, jest krzywdzący. I to zupełnie ma inną dynamikę, kiedy to są osobne osoby albo zjawiska, a kiedy jest to w obrębie jednego bytu, czyli ja sam siebie krzywdzę. Co do tytułu, dyskomfort i cierpienie, to jest płynna granica. Dla mnie może być w pewnym momencie dyskomfort, a ktoś może cierpieć już z tego powodu. I tutaj chyba dojdziemy do meritum. I w tym meritum dobrze jest rozgraniczyć tym, czym jest ból, a cierpienie. Ból jest odczuciem. I wbrew pozorom ból nie musi oznaczać cierpienia. Weźmy jako przykład ostre jedzenie, czyli chili. To, co jest ostre, substancja, która za to odpowiada, to kapsaicyna. Kapsaicyna nie jest smakiem. Ona po prostu pobudza końcówki nerwowe, receptory bólowe, mówiąc dokładnie. I w ten sposób odczuwamy ostry smak. Zatem jest to ból. Ból, który bardzo często nie sprawia cierpienia, a wręcz niektórym przyjemność. Zatem ból jako odczucie, sensation, nie jest cierpieniem. Kolejnym przykładem na ból będzie ugryzienie komara. I tutaj pojawia się dyskomfort z kolei. Bo ugryzienie komara też aktywuje receptory bólowe. No i czujemy w związku z tym dyskomfort i chcemy tego komara capnąć. Ale czy cierpimy z tego powodu? Nie wiem. Czujemy dyskomfort. I czy w tym dyskomforcie warto wytrwać? No niekoniecznie, dlatego że potem robi się bąbel, który jest zwyczajnie upierdliwy. Tego dyskomfortu powinno się unikać, bo komary mogą roznosić choroby na przykład, nie? Więc to nie jest tak, że dyskomfort uszlachetnia. Ale też nie możemy uciekać od każdego dyskomfortu. Dlatego, że podobnie jak z cierpieniem,
No właśnie, bo jakby zdefiniowaliśmy trochę ból, a nie zdefiniowaliśmy cierpienia. To teraz o cierpieniu. Cierpienie jest, no niestety, jest tylko myślą, jest koncepcją. Cierpienie to jest to, jaki ja mam stosunek do bólu czy dyskomfortu. I ja mam kilka definicji cierpienia. Taką najprostszą to cierpienie jest brakiem zgody na prawdę. Im większy opór, tym większe cierpienie. Pójdźmy jeszcze bardziej logicznie. Przywiązanie jest źródłem cierpienia, dlatego że natura rzeczywistości jest zmienna. Więc dajmy na to, jeżeli przywiązujemy się do pieniędzy, to cierpimy, kiedy one odchodzą. Zatem cierpienie jest bardzo ciekawym zagadnieniem dla mnie. Dla mnie mówię, bo w mojej osobistej drodze i w moim doświadczeniu to cierpienie jest wyborem też. Dlatego, że mogę wybrać zostać w jakimś miejscu i cierpieć, albo mogę wybrać coś z tym cierpieniem zrobić. Żeby coś z nim zrobić, muszę sobie zdefiniować, ok, czym jest cierpienie? Cierpienie jest moim stanem. I tutaj wszystkie poprzednie definicje są prawdziwe. Cierpienie jest moim brakiem zgody na to, co się dzieje. I o ile brak zgody na to, co się dzieje, nie jest ani złe, ani dobre, to tkwienie w tym jest już może nie złe, ale nie przynosi nam nic dobrego. Zatem mam do wyboru albo zaakceptować to i przestać cierpieć, albo zmienić to i przestać cierpieć, albo zmienić siebie i przestać cierpieć. W mojej drodze medytacyjnej praktycznie każdy ból i wynikające z niego cierpienie byłem w stanie obrócić w dosyć neutralne podejście. Teraz, czy to jest dobre, czy nie, nie wiem. Na pewno pomogło mi to w tym, że nie boję się tak bardzo bólu. Nie boję się dyskomfortu i nie boję się cierpienia. Nie unikam tego za wszelką cenę, a w momencie, w którym jest tego już za dużo, to uciekam. Zmieniam. Albo akceptuję. Dajmy może... Czekaj, zobaczę, co tu mam w tych notatkach. Wróćmy może do tego, że przywiązanie jest źródłem cierpienia, bo to mi się wydaje, że jest najbardziej uniwersalne. Dlatego, że koncept z tym, że chociaż też jest podobne z tym, że cierpienie jest niezgodą na prawdę. I można to opisać na przykładzie śmierci bliskiej osoby. Jeżeli bliska osoba umiera, albo osoba umiera, zupełnie naturalnym jest czuć żałobę, smutek. I nawet należy żałobę przeżyć, to jest bardzo zdrowe, odczuwać smutek z powodu braku kogoś bliskiego. Tylko często ta żałoba lubi trwać nie wiem ile i oczywiście jest kwestią indywidualną, ile żałoba ma trwać. Natomiast w mojej ocenie zdrowym sposobem podejścia do straty osoby bliskiej jest brak oporu, jest pogodzenie się
jest odpuszczenie tego przywiązania, ale tego niewłaściwego przywiązania. Czyli nie ma tej osoby już przy mnie i okej, ja się z tym godzę, nie walczę z tym, nie ma jej, czyli pojawia się we mnie ten dyskomfort, że ja już nie będę mógł z tą osobą rozmawiać, że już nie będę mógł doświadczać obecności tej osoby. I jest to strata, jest to przykre. Natomiast godząc się, że tak już jest, w pewnym sensie obcinam cierpienie. Pozostają mi wspomnienia tej osoby, więc mogę być wdzięczny za to, że mam wspomnienia, że z tą osobą spędziłem wartościowy czas, że było mi dane poznać tę osobę. I że okej, może dla mnie już wystarczy, może tak miało być. Błędem moim zdaniem jest zakładać, że osoba, która nie żyje, cierpiała i nie wiem, projektować mój smutek na nią. Oczywiście śmierć może być procesem pełnym bólu i cierpienia. Natomiast jeśli tej osoby już nie ma, to możemy założyć, że już nie cierpi w sposób, w jaki my znamy cierpienie. Nie wiemy, czy ta osoba jest w innym wymiarze, czy jej dusza poszła do nieba. No, nie musimy tam iść, żeby to wiedzieć. Po prostu nie ma jej tutaj, w tym świecie, nie ma jej w czasoprzestrzeni i jej cierpienie się skończyło. Tutaj, cierpienie takie, jakie znamy. Ja uważam, że osoba, która nie żyje, połączyła się z ukochanym, czyli z Bogiem, z boginią. I osobiście nie czuję śmierci jako coś strasznego. Niedawno zmarł mój znajomy, bardzo sympatyczny człowiek i wiecie co, no cieszę się, że on umarł jako uśmiechnięty, pełen życia człowiek. Jest mi przykro, że go nie ma. Wspominam. I jest mi smutno po prostu, że tego człowieka nie ma. Natomiast wierzę, że jest w odpowiednim dla siebie miejscu. I jego nieobecność tutaj nie jest źródłem mojego cierpienia. Oczywiście sytuacja jest bardzo złożona, dlatego że są jeszcze do tego jego bliscy, którzy cierpią. Natomiast to jest ich wybór też, bo cierpienie jest wyborem. Możemy pozostać i cierpieć, ewentualnie możemy przyjrzeć się temu, poświecić światłem świadomości, jak to mówię, na to zjawisko cierpienia i sprawić, abym nie cierpiał. Pytanie, czy wciąż będąc jeszcze przy osobie nieżyjącej, czy jak myślicie, czy osoba nieżyjąca chciała, żebyś cierpiał? Chciałaby, żebyś cierpiał teraz? Ja myślę, że nie. No i przykładów cierpienia, no nie będę tutaj za dużo przykładów dawał, bo to też nie o to chodzi. Chciałem po prostu przekazać mój punkt widzenia i jak ja żyję z dyskomfortem, bólem, cierpieniem, krzywdą. Nietzsche powiedział kiedyś coś na zasadzie, co nas nie zabije, nas wzmocni. I jak na to patrzę teraz, to nie wchodząc w analizę filozoficzną, której notabene nie znam w tym konkretnym przypadku, ale jest to i prawdziwe, i nieprawdziwe. Nie znam analizy filozoficznej tej sentencji, zimno chyba, ale dla mnie jest ona i prawdziwa, i nieprawdziwa. Jest nieprawdziwa dlatego, że są osoby, które powiedzmy mają niski próg bólu i dyskomfort. Idąc dalej, cierpienie czy ból wywołuje u nich stres. Stres wywołuje kolejny stres, w związku z czym
stres jest śmiertelny. W takim rozumieniu, że stres niszczy ciało i niszczy psychę i niszczy naszą energię, więc takie osoby po prostu szybciej umierają. I oczywiście są sposoby na to, żeby to zmienić. Ja kilka z nich znam. I jest taki fajny termin psychologiczny, on się nazywa resilience, rezyliencja. I tutaj przeczytam wam definicję tego, bo to jest bardzo ciekawe. Umiejętność lub proces dostosowywania się człowieka do zmieniających się warunków, adaptacja do otoczenia, uodpornienie się, plastyczność umysłu, zdolność do odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił i odporność na działania szkodliwych czynników, zdolność do regeneracji po urazach psychicznych. Rezyliencja to wewnętrzne przymioty umysłu i charakteru, zarówno wrodzone, jak i nabyte, umożliwiające człowiekowi odpowiednie reagowanie na przeciwności, w tym zdolność do zapobiegania zaburzeniom powiązanym ze stresem, takim jak depresja czy lęk, lub ich nawrotowi, szybszego i pełniejszego dochodzenia do siebie po doświadczeniu stresu i zależnych od niego zaburzeń, poprawy sprawności umysłowej i funkcjonowania w różnych obszarach życia. Rezyliencja wynika z predyspozycji genetycznych i doświadczeń. Może także być rozwijana, sprzyja jej optymizm i wsparcie społeczne. Rezyliencja pomaga zapobiegać negatywnym skutkom stresu, sprzyja profilaktyce problemów psychicznych i chorób, wspiera też ogólne funkcjonowanie i dobrostan. Zatem, jak wynika z definicji, rezyliencji można się nauczyć, można ją wyćwiczyć. Tym samym sposobem można, upraszczając, zwiększyć swoją odporność na ból albo swoją wytrzymałość na swój stosunek do dyskomfortu. I podnosząc te rzeczy, ograniczamy cierpienie swoje. Też odchodząc od samego bólu, zostajemy trochę przy dyskomforcie. Jeżeli coś jest dla nas dyskomfortowe, to możemy też się temu przyjrzeć i zadać sobie pytanie, dlaczego ja czuję dyskomfort, gdzie go czuję, w związku z czym go czuję. Czy ten dyskomfort jest prawdziwy, czy on w ogóle jest mój. I bardzo często się okaże, że ten dyskomfort mija po takiej kontemplacji. Że to, co nam się wydawało, że jest dyskomfortowe, już nim nie jest. I z tego typu dyskomfortem jak najbardziej należy w niego wchodzić i go przekraczać, bo on jest tym, gdzie to twierdzenie, co nas nie zabije, nas wzmocni, jest prawdziwe, bo to nas wzmacnia. Przykład takiego dyskomfortu. No siedzę w domu i myśl na to, żeby pójść na spacer do parku albo pobiegać, jest dyskomfortowa. Natomiast jak już pobędę z tym i wejdę w ten dyskomfort, okazuje się, że idąc na spacerze czy biegnąc, już odczuwam wielką przyjemność. W związku z tym ten dyskomfort jest koncepcją tylko, jest myślą na temat tego, co zrobię. A prawdopodobnie, gdybym został w tym dyskomforcie, on by się zwiększył, bo pojawiłby się jeszcze wyrzut sumienia i w efekcie czego mogłoby pojawić się cierpienie. Zatem ja osobiście zachęcam do tego, żeby spróbować dyskomfortu, żeby podnosić swój próg bólu, ale jednocześnie, żeby nie dać się krzywdzić. Żeby w każdej sytuacji zadawać sobie to pytanie, czy to jest słuszne, czy to jest właściwe. Czy nawet jeżeli mnie boli, czy ja doświadczając tego bólu pomagam w jakiś sposób sobie, innym, czy to służy? I może jeżeli tak, to warto, żeby mnie pobolało chwilę. No i ktoś do mnie dzwoni. Tak, słucham. Dzień dobry. No, dzięki i pozdrawiam. Miłego weekendu.
I o czym ja tu mówiłem, że tak, że zadając sobie pytanie, czy to czemuś służy, może warto pobyć w tym bólu i zaznać ulgi potem. Nie każdego bólu, nie każdego dyskomfortu należy unikać. Dlatego, że dyskomfort i ból też jest względny, próg bólu jest różny. I jeżeli unikamy zbyt dużo dyskomfortu, zbyt dużo bólu, nagle okazuje się, że my pół życia unikamy. Bo dyskomfortowe dla nas jest bieganie boso w deszczu. A dla kogoś innego może to być wielką przyjemnością. I unikając, może się okazać, że my nie żyjemy. Bo siedzimy tylko w tym, co dla nas jest komfortowe, a na przykład komfortowe może być to, co nam daje dopaminę. I będziemy siedzieli tylko przed Netflixem, oglądając seriale i jedząc lody z dużą ilością cukru i tyjąc. I to będzie nasz brak dyskomfortu, który też doprowadzi nas w efekcie końcowym do cierpienia, do choroby, z którego też się da wyjść. Więc czy jest jedna odpowiedź? Tak. Nie bać się. Nie bać się dyskomfortu, nie bać się cierpienia. Nie bać się kwestionować cierpienie. Zwiększać próg bólu. A przede wszystkim nie robić tego głupio. No bo bez sensu, nie wiem, sobie przypalić rękę tylko dla samego faktu sprawdzenia bólu. No może w tym jest jakaś większa idea, to ma sens, to okej. Dla mnie nie ma w tej chwili. What else? Okej, to tyle. Wygadałem się. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat, a jeżeli nie, to zapraszam do komentowania na dół. To chętnie się odniosę do komentarzy. Dwa, to ej, proszę o subskrypcję, lajki i komentarze, bo widzę, że jest mnóstwo osób oglądających, a subskrybujących nie. Nie, że mi specjalnie tym zależy na samej cyferce, ale jak będę miał więcej tych subskrybujących, to będę miał może jakieś hajsy, żeby, nie wiem, pojechać w jakieś fajniejsze miejsce, żeby to nagrać. Więc dajcie mi suba i lajka i mi w ten sposób pomożecie. A będąc subskrybentem, nie przegapicie kolejnego odcinka. Na przykład tego, który chciałem nagrać o mięsie, o jedzeniu mięsa i roślin. Jeszcze mam w planie pomyśleć jakieś specjalne rzeczy, które przygotuję dla subskrybentów, ale to nie na dzisiaj, myślę. Zostawiam Was zatem do następnego. Życzę mało cierpienia, dystansu do bólu i do dyskomfortu, akceptacji tego, jak jest. Bierzcie życie takie, jakim jest. Nie trzeba zmieniać wszystkiego dookoła. Wystarczy, że zmieni się tutaj, w środku. Ciao, ciao.